Cześć, to Ernest! Poza nowym przedmiotem oraz kilkoma zmianami w balansie gry, zaszło też parę sekretnych zmian. A dzięki wydobywcom danych już wiemy, co się następnie wydarzy w fabule Fortnite. Mam tu na myśli wydarzenie z ogromnym potworem, nowe wyzwania, nowa broń i powrót z obiegów. Ale po kolei. Zanim zaczniemy, to chciałbym was zaprosić na mój serwer Discord. Ostatni raz to chyba zrobiłem ponad rok temu. Link do niego macie w pierwszej linijce opisu. Dla członków mojego serwera są organizowane konkursy co tydzień, a do tego raz na jakiś czas, nawet poza live'em, organizuję tam customy. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Nie zaszło zbyt wiele zmian na mapie. Wyjątkowo w tym przypadku zaczniemy od najmniejszych. Odbudowa mojej chatki przy zgubnych ziemiach ponownie ruszyła po kilku sezonach. Na tym etapie budowy widać, że przyszykowano dla niej drugie piętro. Kamienna rodzina za to dalej prowadzi spokojne życie. Ich synek bawi się niedaleko, a głębiej w dżungli żyje sobie ciekawski kamienny piesek. Największa zmiana w tym tygodniu zaszła na srogim szczycie. Tajemniczy potwór wydostał się z jego miejsca spoczynku. Zniszczył przy tym królestwo króla lodu. Zostawił też po sobie ślad w postaci ogromnych odcisków w lodzie. Nie ma jeszcze jednak żadnych oznak życia. Ani nie słychać spod wody, nigdzie nie oddycha, po prostu nic a nic. Ale dzięki wydobytym przez Fortorego informacjom wiemy, że zbliża się kolejny ważny dla tego wydarzenia. Poznaliśmy dzięki niemu dźwięki oraz wygląd jednego z efektów, które pojawi się podczas tego wydarzenia. To jednak puszczałem na koniec tego filmiku. Zanim do tego przyjdziemy, to chciałbym wam przedstawić kilka ciekawych innych wycieków. Twórcy gry przygotowali dla nas nową broń wybuchową, która wkrótce zostanie dodana do gry. Dzięki bazie danych Storm Shield One wiemy, że na pole walki wkroczy tak zwany zbliżeniowy granatnik. Byłaby to nowa broń w klasie kryptowej złotej. Dzięki Fortoremu znamy już dźwięki tej broni. Posłuchajcie sami kilka z nich. Nowy granatnik będzie korzystał z rakiet i amunicji i w swoim magazynku mieści tylko dwa granaty, ale nie byle jakie. Z nazwy tej broni można wywnioskować, że pociski tej broni to będą granaty zbliżeniowe. To oznacza, że będziemy mogli wystrzelić granaty przylepiające się do dowolnej powierzchni. Wybuchałyby one dopiero, gdy zbliży się do nich przeciwnik. To będą tak jakby szczepiaki, ale takie, które wybuchają tylko jeśli obok nich jest przeciwnik. Wybuch takiego granatu odpowiednio do klas zadawałby 67 lub 70 punktów obrażeń. W obu przypadkach przeładowanie jest bardzo długie, bo ma trwać aż 3 sekundy. To tyle samo, co w przypadku zwykłego granatnika. Możliwe, że klasyczny granatnik trafi do skarbca, gdy ta nowa broń wejdzie do gry. To może nastąpić już za tydzień w aktualizacji zawartości. Ale to nie jest potwierdzona informacja, tylko przypuszczenie na podstawie tego, co ostatnio się działo z pistoletami maszynowymi. Poza tym, dzięki wydobytym informacjom przez Lukasa na Twitterze wiemy, że do gry powrócą zombiaki, ale w trybie okresowym, czyli tak jak powinno być. Wraz z ich powrotem rozpocznie się tymczasowy event o nazwie Horda. Będzie do zrobienia kilka wyzwań, za które otrzymamy punkty doświadczenia. Z wyjątkiem pierwszego wyzwania, które za nagrodę da nam taki oto ekran wczytywania. Wyzwania będą do zrobienia w oddzielnym trybie o tej samej nazwie, Horda. Wyzwania, które przed chwilą widzieliście, ujawniają nam, że ten tryb będzie polegał na tym samym co tryb Johna Wicka, ale punkty będzie zbierać się za eliminowanie złotych brutów, czyli tych najpotężniejszych zombiaków. Drużyna, która będzie miała najwięcej punktów do końcowego odliczania, wygrywa. Nie znamy dokładnej daty, kiedy ten nowy tryb i wyzwania wyjdą. Sheena za to doszukała się w plika gry takiego oto nowego skina. Jest to skin klasy niebieskiej i moim zdaniem jest ekstra. Do tej postaci będą też wyzwania za fałdolce, więc możliwe, że ten skin pojawi się w zwykłym sklepie z fałdolcami, tak samo jak to było na przykład z Inferno. Wracając do tematu góry lodowej, to co ciekawe, to postać na tym ekranie wczytywania zdaje się władać elektrycznością i burzą, na co wskazują cząsteczki wokół tej postaci. To może potwierdzić teorię na temat tego, co wydarzy się w tym sezonie, które przedstawiłem w tym oto filmiku. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmiku, jeśli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć. Możliwe, że to właśnie ta postać będzie maczać swoje palce w kolejnej katastrofie. Obiecałem, że na koniec puszczę wam dźwięki nowego eventu, związanego z potworem z góry lodowej. I tak też zrobię. Efekt, który będzie widoczny w tle, jak i dźwięki tego eventu, znamy dzięki Fortoremu. Co ciekawe, te dźwięki zdają się wskazywać na to, że ten potwór dostał się pod wodę. Okej, ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania. I w sumie oglądania też.